Dzień dobry Państwu. Nie jestem wybitny. Jestem prostym doktorem ze szpitala Brudnowskiego w Warszawie, który w przyszłym roku będzie obchodził 50-lecie swojej pracy z lekami. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, będę mówił o pewnych zasadach przyjmowania leków. Powiem, dlaczego skupiam się na wątrobie i powiem, ponieważ jesteśmy w okresie jakby niepokojów związanych z ożywieniem się patogenów górnych i dolnych dróg oddechowych, będę mówił o szczepieniach, na co Państwo powinniście zwrócić uwagę moim zdaniem. Proszę Państwa, więc tak, odbiorcami prezentacji są opiekunowie i chorzy. To wszystko dla ludzi walczących z białaczkami przewlekłymi i ostrymi słoniakami, w tym spiczakami. Tutaj jest wymieniona grupa produktów leczniczych, ale to nie są wszystkie, które się odnoszą do mojej prezentacji. Również na końcu napisałem rzecz może skandaliczną, ale mam nadzieję, że na pasach mnie nikt nie przejedzie z producentów suplementów diety. Osoby trujące się preparatami naturalnej chińskiej medycyny, cudownymi ziołami i tak dalej. Dlaczego ja mam o tym mówię, proszę Państwa? Bo ja w szpitalu mam problemy. Jest lek, jest pacjent chory, pacjent dostaje ten lek i nagle obserwujemy, że coś się dzieje nienormalnego z tym pacjentem. I ja już się nauczyłem z mojej praktyki wieloletniej, że pierwsze co robię, to otwieram szafkę pacjenta, mówię: siostro, siostro, worek, zobaczymy, co za skarby ma pacjent. No tak, cudowne leki, którymi się leczy, niezależnie od terapii oficjalnej. Potem się dzieją dziwne historie, nie możemy sobie z tym dać rady. Wyrzucam takie rzeczy, znaczy no nie wyrzucam, zostawiam do wyjścia pacjentowi. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, korelacja leku z jedzeniem. Jeżeli nie mieszamy leku z pokarmem, bo część leków bierzemy z jedzeniem, część B, jeżeli nie mieszamy z jedzeniem, to prosta zasada do zapamiętania. Albo godzinę przed posiłkiem, najpóźniej ten lek musimy wziąć, albo 2 godziny po posiłku. Teraz, jeżeli pomylimy się i opuścimy dawkę, to się zdarza, zapominamy, jesteśmy w ruchu i to jest normalne. To co robimy? Następną dawkę bierzemy tak, jakby się nic nie stało. Są produkty lecznicze, które wymagają niestety przy opuszczeniu dawki rozpoczęcia całego ceremoniału dawkowania od początku, ale to w momencie, kiedy jest taki lek ordynowany, pacjent jest o tym informowany. Trzeba na to uważać. Teraz tak, moja generalna prośba. Leków bierzemy tyle, ile nam przepisano. Nie usprawniamy, ani więcej, ani mniej. Dlaczego? Bo jeżeli bierzemy za mało, prawda? Bardzo chętnie każdy może podzielić tabletkę na pół. Co się dzieje? Zbyt mało leku nie ma efektu. No to tak jak solimy zupę, prawda? Jak ja gotuję zupę pomidorową, a gotuję bardzo dobrą, to jak dam za mało soli, no to ona nie jest dobra. Jak dam za dużo, też jest niedobra. Umiar we wszystkich, umiar w lekach musi być. W związku z tym, jak mamy za dużo leku, to pojawiają się działania niepożądane, czyli ten efekt terapeutyczny ucieka, a lek nam robi krzywdę. Teraz tak, są leki, które nie są lekami nasennymi, ale w swoich działaniach ubocznych, w swoich działaniach niepożądanych, mają działanie uspokajająco-nasenne. To proszę przyjąć żelazną zasadę, którą przekazuję studentom, mianowicie, że takie leki, jeżeli bierzemy raz dziennie, to bierzemy na wieczór. Teraz tak, wszystkie tabletki o przedłużonym działaniu należy połykać w całości, bo jak pokroimy taką tabletkę, to ją zniszczymy i nie ma działania. W związku z tym tych tabletek nie kroimy, czym popijamy? Ja mówię wodą niegazowaną. Odpuszczamy kawy, herbaty, soki, różne inne wynalazki, płyny energetyzujące, co są zarazą. W związku z tym trzymamy się wody. Wody prostej, niegazowanej. Teraz tak, jeżeli bierzemy leki biologiczne i jeżeli bierzemy je w trybie ambulatoryjnym, to pacjent musi sobie zapisywać nazwę i numer serii podawanego produktu, dlatego że leki biologiczne mają to do tego, że przy występowaniu różnych działań niepożądanych musimy wiedzieć, która seria nabroiła. Inaczej bez tego
trudno jest pomóc pacjentowi. To nie żarty. Teraz tak. Mamy leki metabolizowane w wątrobie. No bo wątroba to taka fabryka chemiczna w naszym organizmie. Wszystko, co do niej dociera, to wątroba mówi, o, to jest B, muszę to zniszczyć, czyli rozłożyć, pociąć tak jak kartkę nożyczkami. Tak są cięte związki, które są lekami i różnymi innymi toksynami. Bo pamiętajcie Państwo, że dla naszego organizmu lek jest toksyną. I teraz tak. Ja może jeszcze cofnę i powiem tak. Jeżeli leki wydalane są przez nerki, to jak mamy zaburzenia czynności nerek, to wtedy te produkty szkodliwe, z którymi walczy wątroba, nie są odprowadzane z organizmu. Dlatego conclusion z tego, co w tej chwili powiedziałem, jest taki. Musimy dbać o wątrobę, która jest tu, dokładnie na rysunku pokażę, i o nerki, które są tu. Musimy bardzo dokładnie tego pilnować. Mimo, że chorujemy na inne rzeczy, ale nie wolno nam robić nieroztropnych ruchów, które uszkadzają te dwa narządy. Takim nieroztropnym ruchem jest na przykład żarcie bez opamiętania witaminy A. Bo nic tak nie wykańcza wątroby, jak witamina A podawana sobie samemu. Ale ktoś mówi, no wezmę jedną drażetkę, a może wezmę pięć. Tylko że nie wie, że odpowiada sobie na pytanie, jak lepiej wykończyć swoją wątrobę. Bierz więcej witaminy A, bierz ją w ogóle. Witaminy bierzemy wtedy, kiedy, proszę Państwa, mamy wyraźny niedobór, robi się to oznaczając surowicę krwi. Jest niedobór, biorę. Nie ma niedoboru, dodatkowo nie biorę witaminy, bo jak ktoś jest zdrowy, to nie będzie nagle zdrowszy. Nie da się. Teraz, proszę Państwa, część B prezentacji. Będę mówił o tej biednej wątrobie. Tak jak już powiedziałem, wszystkie leki uszkadzają wątrobę. Wszystkie. Mniej lub bardziej. Wątroba jest największym narządem wewnętrznym. Prawidłowo jest schowana pod łukiem żebrowym, ale jak jest powiększona, to wyłazi. Jak się dotykamy, to widzimy. Nie? Każdy może to zrobić. Tak wygląda nasza wątroba. W tym miejscu jest. Proszę Państwa, wątroba ma duże zdolności regeneracyjne, tak jak rodzice mają ogromną cierpliwość do swoich dzieci, ale czasami dzieci karcą, bo dzieci przeginają. Nieważne, czy te dzieci mają roczek, dwa latka, czy 40 lat, jak mówię o swoich dzieciach. Czasami mówię do żony, słuchaj, chyba je wydusimy i robimy nowe. Teraz tak, wracając do wątroby. Leki, które musimy brać, żeby żyć, niszczą wątrobę. W związku z tym musimy o tę wątrobę dbać. Ja przerzucam szybko te swoje mało kolorowe przezrocza, ale mam nadzieję, że organizatorzy będą tak uprzejmi i zechcą zawiesić gdzieś na stronie całą moją prezentację, żeby każdy mógł sobie wrócić do pojedynczego przezrocza, którego akurat bardziej interesuje. Wątroba jest unaczyniona za pomocą żyły wrotnej i za pomocą tętnicy wątrobowej. Przez żyłę wrotną idą jedne rzeczy, przez tętnicę wątrobową inne. Krótko mówiąc, wątroba się nie nudzi, bo ciągle coś dostaje i ciągle się czymś musi zająć. Komórki wątrobowe są różne. Ja się skupię na hepatocytach, bo ich jest ich najwięcej. To są główne komórki. One są ułożone w kształcie takich beleczek, jedne na drugich. Teraz, co robi wątroba? I tutaj się troszeczkę zatrzymamy nad tym przezroczem. Proszę Państwa, wątroba zajmuje się gospodarką węglowodanami, gospodarką tłuszczową, gospodarką białkową. Cukry, białka i tłuszcze, składniki, dzięki którym jesteśmy na tej sali, proszę Państwa. Gdyby ich nie było, to by i nas nie było. Wątroba gromadzi zapas witaminy A, D, B12,
i popatrzcie Państwo, oraz żelaza związanego z ferrytyną, witamina A, nie? Dlatego mówiłem, nie szprycować się witaminami, bo zapas jest w naszym organizmie. Jak organizm będzie potrzebował, to sobie pójdzie do komórki i z komórki ten zapas weźmie. Trzeba być roztropnym. Ma funkcje odtruwające, mówiłem o tej fabryce chemicznej. Przemienia chem w bilirubinę i dlatego pomiar bilirubiny jest niezwykle ważny. Jak zadajemy sobie pytanie, czy moja wątroba się nie buntuje, to trzeba to zrobić. Wytwarza żółć, ma funkcje immunologiczne. Jest istotnym narządem, który wpływa na system odporności naszego organizmu. Czyli powiem w sposób uproszczony. Jak mam zrypaną wątrobę, to łatwo się przeziębiam. Bo funkcje odpornościowe są do kitu. Teraz tak. Tutaj są, proszę Państwa, wypisane badania, które trzeba zrobić, żeby popatrzeć, jaki jest stan mojej wątroby. Badań różnych jest dużo więcej, ale ja wyselekcjonowałem na podstawie swojego doświadczenia szpitalnego, co jest istotne. Czyli jak ja widzę, że z pacjentem coś się dzieje po leku i podejrzewam, że może być to w wyniku choroby wątroby, to mówię do kolegi, doktor, daj mi wyniki tego, co tutaj wypisałem. I jak se na to popatrzę, to wtedy wiem, co robić dalej. Bez tego nie wiem. No, wróżką nie jestem. Jeżeli będziecie Państwo chcieli wrócić do tego przezrocza, to polecam, to jest taki standard minimum. Jak ktoś powie, że to jest standard maksimum, to on nie wie, co to jest maksimum badań. Teraz tak. Mówię tutaj o cholinesterazie, enzymie wytwarzanym w wątrobie, wydzielanym do krwi. Cholinesteraza jest ważna, jest markerem wydalności wątroby. Czyli jak chcę powiedzieć, jak ta wątroba szybko pracuje, czy jest szybko biegaczem, czy takim kuśtykiem jak ja z laską, no to patrzę, ile tej cholinesterazy jest. Bardzo ciekawe i bardzo proste badanie. Nie wiem, dlaczego jest tak drogie w Polsce, no ale to ceny nie zawsze są związane z rzeczami normalnymi. To badanie cholinesterazy, jak napisałem, wykorzystuje się w diagnostyce zatruć, w diagnostyce chorób wątroby. Bardzo ważne. Teraz tak. Jeżeli nie stwierdzimy choroby wątroby i pełni ona swoje funkcje, nie powinno się odstawić leków. Natomiast jak z wątrobą się dzieje coś źle, bo pacjent nie dbał, to pacjentowi stosujemy czasami inną terapię w różnych chorobach. To dotyczy także Państwa. Wiem, że pacjent w tym schorzeniu powinien być leczony lekiem A, ale ma zrujnowaną wątrobę, więc mu tego leku nie dam. Czasami nawet nie powiem, bo nie zmienię przeszłości. Ale to powoduje, że rezultat jego leczenia będzie zdecydowanie gorszy. Czyli można powiedzieć, że pacjent, nie dbając o swoją wątrobę, skazuje się na gorsze leczenie. Potem mówi, ta służba zdrowia nic nie warta. Może nic nie warta, ale daje życie. I to musicie Państwo dobrze zapamiętać. Jeżeli chodzi o radiologię, to badań jest dużo. Taki screening wstępny to jest USG jamy brzusznej, tomografia komputerowa. No, można robić biopsję wątroby. Ja nie jestem taki wyrywny, jeżeli chodzi o biopsję. Biopsja jest uzasadniona w sytuacjach, kiedy musimy znaleźć odpowiedź na konkretne pytanie, ale jeżeli na przykład słyszę, że ktoś zleca pacjentowi biopsję,
Pytam się, a po co? No, żeby się zorientować ogólnie. Ogólnie to sięgnij do podręcznika, to się zorientujesz. Natomiast pacjenta nie morduj biopsją. To jest przerwanie ciągłości powierzchni. Nie? Trzeba się wbić, a można zainfekować. Ponieważ jakby w szpitalu też zajmuje się oceną farmakologiczną różnych roszczeń pacjentów przez kancelarię prawne i tak dalej. Oceniam to, to powiem tak, licho nie śpi. Jeżeli nie muszę, to nie robię pewnych rzeczy. Trzeba to robić rozumnie. Tutaj podaję Państwu normy. Stężenie bilirubiny u chorego nie powinno przekraczać 1,5 razy górnej granicy normy. To zawsze na wydrukach z diagnostyki jest napisane. Powyżej dwukrotności górnej normy, czyli jeżeli norma strzelam jest 2, a pacjent ma 4, to mówię, pacjenta nie leczymy, tak jakbyśmy go mogli leczyć. No, to są takie trudne rzeczy. Dla pacjenta onkologicznego to są trudne, czy hemato-onkologicznego są to trudne decyzje. Ja może to przerzucę. I teraz tak. Jeżeli jest choleostaza, czyli zatrzymanie, zastój wydzielania żółci, no to mamy leki. Dlaczego ja o tym mówię? Każda grupa terapeutyczna specjalistów przyzwyczajona jest do swoich leków. A jak się dzieje coś z pacjentem wykraczającego poza mój kierunek leczenia, to czasami się trzeba zastanowić, co temu pacjentowi dać. No i wtedy się przydają farmakolodzy, bo tak jak na przykład jest komitet antybiotykoterapii w szpitalu, to zajmują się 30 antybiotykami. Farmakolog kliniczny zajmuje się lekami, które są na rynku. I dzisiaj mamy w Polsce 17 tysięcy leków. Więc dlatego się czasami przydajemy, nie zawsze. Czasami mówimy głupoty, ale to się zdarza. Jeżeli się pojawia świąt, czyli nas swędzi, no to leki przeciwhistaminowe, antagoniści opioidów są dobre z mojej praktyki. Teraz proszę Państwa tak. Paracetamol. Wszyscy go stosują wszędzie. Cudowny lek na wszystko. Nic tak nie katuje wątroby jak paracetamol. A jeżeli macie w rodzinie pięknych, młodych, zdrowych, którzy się odchudzają i w okresie odchudzania biorą paracetamol i ten proces trwa pół roku, to diabeł już zaciera ręce, bo mówi, to są nasi klienci do piekła z marskością wątroby za 7 miesięcy. To nie są żarty. Chora wątroba nie boli, no bo jest nieunerwiona. Unerwiona jest torebka wątrobowa. Więc jak zaraza z wątroby wyjdzie do torebki, to czuję. A jak jestem nieroztropny i morduję wątrobę, na początku nic nie czuję. Proszę o tym pamiętać. Objawy dysfunkcji wątroby. Brzuch mi rośnie, mimo że żrę tyle, co żarłem zawsze, ale jestem coraz grubszy. Oddaję ciemny mocz. Jestem zmęczony. Mam utratę łaknienia. Niechęć do spożywania tłustych posiłków. Dyskomfort w okolicy
wątroby lub nadbrzusza. No tak mi jest niedobrze. No, trzeba się pochylić nad wątrobą. To nie jest to, że się przyjadłem u cioci Basi na imieninach, tylko coś się dzieje u mnie. Organizm ma duże zdolności samoregulacyjne. Tylko one wtedy dobrze działają, pamiętajcie, jeżeli słuchamy organizmu. A jego nie słuchamy, no to to, co on mówi, jest bez znaczenia. Swędzenie skóry to również może być. Nie wiem, dlaczego to swędzenie skóry jest częściej u kobiet niż u mężczyzn. Jest wiele znaków zapytania. To znaczy, bym powiedział tak. Nasze dwie płcie się różnią. No, a jak bardzo się różnią, to mi żona zawsze wykrzyczy w domu. No, ale krzyczy od 50 lat, więc jej wybaczam. Natomiast, proszę Państwa, w leczeniu też musimy pamiętać. Są oczywiście inne problemy związane z rasą pacjenta, ponieważ ludzie w Polsce się jakby przemieszczają. Mamy dużo ludzi jakby z różnych ras. No może wiem, że to jest niepopularne, ja będę się w piekle smażył, ale jeżeli leczę czarnoskórego, na przykład w pewnych chorobach nowotworowych, to też mu pewnych leków nie podam. Albo jak podam, to pilnuję pewnych parametrów. To nie jest wszystko to samo. Trzeba to rozumieć. Nie wstydzić się tego, tak jest. Proszę Państwa, jak ratować wątrobę? Mądrym żywieniem. Ja nie chcę, żebyście sobie ładowali kolejne leki, bo jestem trochę przeciwny samoleczeniu, bo nie zawsze ono jest stosowne. To tak samo jak samemu się trudno leczyć. Ponieważ ja przeszedłem tą drogą jako pacjent onkologiczny, to pamiętam, jak mój kolega mówił do mnie: słuchaj, zamknij się, bo to ja cię leczę, a nie ty się sam leczysz. Ale brało się to stąd, te rzeczy, które ja plotłem, że moja ocena sytuacji nie zawsze była dobra. Wracając do żywienia. Proszę Państwa, 5-6 niewielkich posiłków w ciągu dnia. Czyli system jedzenia dużo rano i dużo wieczorem odpada. Wykluczamy produkty ciężkostrawne, ograniczamy tłuszcz. Spożywanie posiłków gotowanych, pieczonych w folii lub duszonych może być. Potrawy smażone out. Napoje i pokarmy bogate we fruktozę. Syrop fruktozowy jest w wielu rzeczach. Jak jesteśmy w supermarkecie, to zwracajmy na to uwagę. Jak widzimy, jest super fruktozowy. Produktu nie bierzemy. Jemy spokojnie, nie na stojąco i w biegu. Oczywiście gorzała, fast foody, chipsy, krakerski, tłuste wędliny i mięsa. Out. Wyrzucamy. No, trzeba się pożegnać. No i masę ciała redukujemy powoli, nie na szybko. Co nagle, to po diable. Pieczywo. Razowe odstawiamy. Tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które musimy odstawić. Jak Państwo sobie wejdziecie na stronę, jak będzie zawieszona moja prezentacja, to sobie przeczytacie. Nie chcę nudzić, bo muszę się skracać z czasem. Tutaj jest, co wydaje mi się, że wolno jeść przy problemach z wątrobą. Jak się komuś to nie podoba, to niech skonsultuje to z dietetykiem. Ja dietetykiem nie jestem. Aczkolwiek... Cofnąć? Czego nie wolno? Proszę bardzo. Mogę? Dobra. Lecimy dalej. Co wolno jeść? Tutaj jest wypisane. Oczywiście to nie jest to wszystko, co można jeść, ale to, co mi przyszło do głowy, jak pisałem prezentację, to wsadziłem. No. Teraz dalej. No, wątroba. Marskość bezobjawowa. Objawy skórne przy chorobach wątroby. Oczywiście są różne. No, wybrałem najmniej drastyczne. Koniec z wątrobą. Teraz powiem o szczepieniach. Dlaczego? Mamy okres, gdzie jest dużo zachorowań na choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, a poza tym leki, które Państwo bierzecie, powodują, że patogeny, które śpią w organizmie każdego człowieka, budzą się u Was. Wiele osób nosi gruźlicę w sobie. Nie wie o tym całe życie.
Chyba, że przez leczenie hematonkologiczne pobudzi się tą gruźlicę i ona wyskoczy. Wiele osób HBV, choroba wątroby, wirus wątroby typu B, śpi, ale pod wpływem leków się budzi. Mamy glikokortykosterydy, mamy chemioterapię, mamy immunoterapię. To wszystko są leki, które robią dwie świńskie rzeczy. Po pierwsze, niszczą nasz układ immunologiczny, ale musimy je brać, żeby żyć. Po drugie, budzą te patogeny, co w nas śpią. No i przychodzi problem szczepień. Jeżeli chodzi o szczepienia, to ja zawsze mówię tak. Trzeba szczepić dziecko małe od początku zgodnie z kalendarzem szczepień. Dlaczego? Bo dziecku zdrowemu, dwulatkowi, mogę spokojnie podać różne szczepionki, a jak ze względów ideologicznych nie zrobię tego, to dwulatek stanie się 40-parolatkiem, 50-latkiem, 60-latkiem i tak dalej. Chory na nowotwór, leki wzbudzą różne patogeny i wtedy mówię, no trzeba by zaszczepić, ale się okazuje, nie mogę szczepić. I co się dzieje z pacjentem? Niestety umiera. To nie jest zabawa. W związku z tym szczepić się trzeba w terminach. Później niestety będzie trzeba się doszczepiać. No ci ludzie, którzy dużo podróżują po świecie, to wiedzą, że przed wyjazdem w różne miejsca trzeba się doszczepić. Nie ma zabawy. Żadna szczepionka nie jest wieczna. Wieczna jest tylko miłość matki do dziecka. A szczepienia nie są wieczne. Spada odporność. Czasami spada po 20 latach, czasami spada po 2 latach. Każdy jest trochę innym zegarem biologicznym. Więc to jest różnie. A jeszcze przy szczepionkach powiem o takiej rzeczy. No, młodzi ludzie w wieku prokreacyjnym czasami się buntują. Będziemy się szczepić. Ja mówię, nie ma sprawy, nie szczep się, będziesz bezpłodny. Jeżeli nie chcesz założyć rodziny, to jest super. Ale jak zmądrzejesz i będziesz chciał założyć rodzinę i mieć potomstwo, bo progenitura przedłuża życie również seniorów, to okaże się, że brak zaszczepienia, a kontakt z określonym patogenem, na przykład z HPV, czy z pierwotniakami, czy z bakteriami, spowoduje, że jesteś bezpłodny. Jak się potem krzyczy, o, bezpłodny, bo nie chodził do kościoła. Nie, nie, nie. Bezpłodny jest dlatego, że nie zaszczepił się, a miał kontakt z patogenami. No nie da się żyć, żeby nie mieć kontaktu z patogenami. Ja codziennie z watachą zarazków się stykam, wchodząc do roboty, do szpitala. Teraz tak, więc tutaj o tych szczepieniach to już mówiłem. To są wypisane leki, które hamują układ odpornościowy. Może Państwo znajdziecie tam swój lek, albo lek, który kiedyś tam braliście. Też będzie na stronie, o co uprzejmie organizatorów proszę. Tu są wypisane leki, które hamują układ odpornościowy. Popatrzcie, kleksan podajemy, żeby walczyć z chorobą zakrzepową. Jak gdyby nie przypuszczał. A jak pacjent bierze kleksan, to ten kleksan mu gryzie układ immunologiczny. Czyli biorąc kleksan, łatwiej mi się zakazić, chyba że się zaszczepiłem na grypę. No to się nie zakażę. A jak byłem dzielny i się nie szczepiłem, no to już mniej dzielny w łóżku szpitalnym nie jestem. Tak samo zobaczcie, lek stosowany walproinian sodowy w leczeniu padaczki. Beta-blokery, mam problemy z sercem, są choroby współistniejące. Te beta-blokery, tutaj wymieniłem przykładowe, najczęściej stosowane w Polsce, powodują, że ratują nasze serduszko i system układu, ale psują nam system układu odpornościowego. Coś za coś. W życiu wiemy, że nie ma nic za darmo. Glikosterydy. Bardzo ostrożnie i brać tylko wtedy, kiedy trzeba. Niektóre glikosterydy zostały wypuszczone bez recepty.
jak byłem szefem Urzędu Rejestracji, to lałem po łapach wszystkich tych, którzy chcieli, żeby były bez recepty. No ale później przyszły nowe koncepcje i uwolniono to. I teraz jak młoda dziewczyna ma jakiś wyprysk, no to sobie bierze glikosteryd. Super, zniknie. Tak, ale się zacznie majstrowanie swoim układem odpornościowym. No, trzeba myśleć o tym. Proszę Państwa, to są wypisane szczepionki atenuowane, czyli mówiąc po polsku żywe, czyli mówiąc po polsku odzjadliwione. Bierze się zjadliwy patogen i bardzo prosto go się osłabia i kładzie go się w środowisko, gdzie jest mało żarcia. Głodzi się. Patogeny się głodzi. I one wtedy są mniej zjadliwe i wykorzystuje się. Oczywiście metod odzjadliwiania patogenów jest wiele. No to jest jedna. Tutaj wypisałem szczepionki żywe, to Państwo sobie potem popatrzycie. Conclusion jest taki. Państwo nie biorą szczepionek żywych. Bo mogą być kłopoty. Zamiast szczepionki nieżywe, chyba że jest okres remisji, jesteście zdrowi, sprawni, jest wszystko super, to wtedy żywe możecie brać. Ale w okresie choroby, progresji, nie. Nie wolno. Pani się dziwi. No tak, taka jest prawda. Brutalna. Szczepionki nieżywe macie tutaj Państwo wypisane. Dlatego mówię, trzeba się szczepić, kiedy jest się zdrowym, bo przyjdzie czas, gdzie każdy człowiek będzie chory. Każdy. A jak podają organizacje różne międzynarodowe, to zakładamy, że na terenie Unii Europejskiej w 50-tych latach co trzecia osoba będzie chora na nowotwór. No trzeba o tym myśleć. No młodzi muszą się przygotować do tego czasu mentalnie i się szczepić. Bo jak za 30 lat będą mieli problemy, to będzie po śliwkach. Czas. Zdrowy może brać żywe. Tak, oczywiście. Zdrowy, ale nie chory. I teraz tak. Chorzy na określone choroby, które Państwa interesują, mogą brać szczepionki. Takie pytanie mam, czy bronkowaxon to jest też ta żywa szczepionka? Nie ma to w ogóle bez znaczenia farmakologicznego, ten bronkowaxon. Polecam naleśniki z dżemem, które robi moja żona. Taki sam efekt będzie leczniczy, a będzie smaczny. Proszę Państwa, ja jestem farmakologiem. Ja źle patrzę na świat. A na leki? Tragicznie. Ja w każdym leku widzę zło. I dlatego pilnuję właściwego brania leku. Tutaj dalej są, co robić przy różnych chorobach, to Państwo sobie przeczytacie. To znaczy generalnie konkluzja jest taka, żywymi nie szczepimy, nieżywymi się szczepimy. Jakie choroby są istotne i w jakim okresie podajemy. Bo czasami jest tak, że jak mamy leki niektóre, to się szczepić możemy po 4 latach od momentu zakończenia leczenia. Bo wtedy wraca do normy nasz układ immunologiczny i mnie już czas goni. Oczywiście. Teraz. Oczywiście. A ma pani gwarancję, że pani się nie zetknie z patogenem? Nie mam. No to ma pani prostą odpowiedź. Słuchajcie, chorował świetnie, ale przyjdą mutacje. 3 tygodnie temu. Co pani da za szczepienie? Wzmocni ilość przeciwciał. A pani chce być lepiej chroniona czy mniej chroniona? Jak pani chce być mniej chroniona, to pani się nie szczepi. Ale jak chce pani być lepiej chroniona, to pani się zaszczepi. Pani wybór. Ale z konsekwencjami. To, że ktoś chorował, to ma jakiś poziom przeciwciał. Tylko wiecie co? Jest taka małpia natura organizmu człowieka. Mianowicie obserwuję to, i to jest w różnych publikacjach, że jeżeli pacjent przeszedł chorobę, to ma poziom przeciwciał, które szybko znikają. Jeżeli pacjent się zaszczepił przeciwko tej chorobie, to te przeciwciała znikają później. Dlaczego? Nie wiem. Chciałam dodać dla
osób, które oglądają nas online, mowa była o szczepieniach przeciwko COVID. Tak, przepraszam, zachowuję się skandalicznie. Osoby oglądające, przepraszam. Panie doktorze. To bardziej pytanie było z publiczności, więc tego nie było słychać po prostu w mikrofonie, więc dlatego dodałam. Więc ponieważ mój czas się skończył już, więc tutaj zapraszam. Czas jeszcze jest, chwila tak, mamy, zapraszam Państwa przejrzenia tych przezroczych, gdzie znajdą szczegółowe odpowiedzi na swoje pytania. Również tutaj mówię o nowotworach mieloproliferacyjnych innych. I to też ktoś, kto jest zainteresowany, bo każdy się interesuje różnymi rzeczami w zależności od rodzaju choroby. Tak samo półpasiec szczepić koniecznie. Tutaj chorzy na szpiczaka mnogiego szczepią się przeciw grypie, powinni być zaszczepieni przeciwko pneumokokom. Szczepionki żywe przez 3 miesiące od zakończenia chemioterapii wykluczone. Dlaczego wykluczone? Bo się może uzbroić granat w naszym organizmie zwany szczepionką żywą i odpalić. Dlatego, bo układ immunologiczny jest słaby. Dlatego my dajemy ten długi interwał czasowy pacjentowi i mówimy, ok, za pół roku się zaszczepisz, ale teraz nie. Tak trzeba rozumieć. Ja nie jestem przeciwko szczepionkom żywym, tylko ja mówię Państwu, kiedy co stosować, prawda? Kiedy dajemy cukier w gotowaniu, a kiedy ocet. Czasami się łączy, czasami się rozdziela. No trzeba to rozumieć. I teraz napisałem tak, że chorzy na spiczaka mnogiego są bardziej podatni na infekcje ze względu na dysfunkcję komórek BT, nature killer, czyli tych naturalnych morderców i komórek dendrytycznych. Ponieważ to pacjenci spiczakowi mają słabe, to łatwo się zarażają. Bycie w pokoju, gdzie jedna osoba kicha, jest kiepskie. No są maseczki. Namawiam na mycie rąk. Prosta rzecz. Woda, mydło, częste mycie. Nieprawda, że skraca życie, więc je wydłuża. W związku z tym prosta czynność jest niezwykle potrzebna. I chcę Państwu powiedzieć, bo to się pokazało takie brytyjskie publikacje, że dezynfekcja brudnych rąk niewiele daje. Bo czasami się, prawda, mówi, a dezynfekowałem, jest pięknie. Gówno, prawda, nie jest pięknie, bo patogeny siedzą. Patogeny mają zdolność zabunkrowania się. To kiedyś przy okazji opowiem o biofilmie, jak się walczy z biofilmem. To jest taki bunkier patogenów. I wtedy antybiotyki nie działają i wtedy się mordujemy. No tutaj jest o chłoniakach napisane, przewlekła białaczka limfatyczna. Teraz tak, samoleczenie. Ja się bardzo cieszę, jak pacjenci się samoleczą, bo ja nie mam roboty. Biorę kasę, pensję nie, a nie muszę pracować. Ale tak niestety nie jest. Dlatego, żeby się dobrze samoleczyć, to trzeba znać mechanizmy działania leków, które przyjmuję, zasady powstawania interakcji lekowych, rozumienie zasad funkcjonowania organizmu ludzkiego, konieczność postawienia prawidłowej diagnozy. Jak mam sztukę, że to robię dobrze, to się mogę sam leczyć. A jak mam wątpliwości, to serdecznie odradzam. Proszę Państwa, koniec wykładu. Ja bardzo dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie mojej prezentacji. Tutaj piszę dane do siebie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to jest adres e-mailowy, jest telefon. Robię w szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Jest to duży szpital kliniczny. Przerabiamy rocznie 65 tysięcy pacjentów, a ambulatoryjnie 250 000. No duża fabryka zdrowia, ale bardzo ciekawa. Różne przypadki. Super robota. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.